6 października bieżącego roku w Bibliotece Publicznej w Krynicy-Zdroju odbyło się pierwsze spotkanie Biblioteki Wiodącej z bibliotekami partnerskimi, Gminną Biblioteką Publiczną w Nawojowej i Gminną Biblioteką Publiczną w Łabowej, uczestniczącymi w Ogólnopolskim Programie Rozwoju Bibliotek. Spotkanie dotyczyło wdrażania strategii rozwoju biblioteki. W ramach realizacji projektu odbyło się szkolenie dotyczące pisania wniosku grantowego w konkursie Aktywna Biblioteka. Nasza biblioteka znajduje się w pobliżu szkół, więc najbardziej nasza działalność nakierowana jest właśnie na młodzież, na dzieci. Fajnie. Naszym priorytetem jest właśnie stworzenie takiego kącika dla malucha, stworzenie jakichś interesujących zajęć dla dzieci, dla młodzieży, ponieważ u nas mamy taką dość dużą czytelnię komputerową, w której znajduje się około 11 komputerów. I no, chcemy się nakierować właśnie na jakąś edukację medialną, multimedialną, informatyczną dokładnie. I co jest? No, planujemy stworzyć dział w ogóle regionalny. Tam z tym jest różnie ciężko. Mamy miejscowość, która też tam jakąś historię swoją ma. Publikacji na ten temat jest bardzo mało. No i będziemy chcieli się rozwijać. No i to jest nasze, nawet nasze zadanie w tym planie strategii właśnie, to utworzenie właśnie tej regionalizacji.